Namaste! Maria Bukardi z tej strony. Bardzo mi miło powitać się na naszym kolejnym spotkaniu i zaprosić na ten czwartek. Naturalnie, w czwartek nasza kolejna, tym razem 178. transmisja, uroczysty wykład w uroczystej formie, dlatego nazywa się ceremonią. Jak zawsze rozpoczniemy od oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z danym miejscem mocy, aby wszystko w Tobie podwyższyło wibracje, aby wszystko w Tobie było bardziej świetliste, lżejsze, radośniejsze. A później otrzymasz w Twojej dłonie 178 klucz do szczęścia. Tym razem będziemy mówić o karmie. Karmiczne związki, połączenia, powiązania, blokady. Dlaczego spotykamy niektórych ludzi i mówimy: ojej, skąd ja znam tą osobę? Przecież widzimy się w tym życiu po raz pierwszy. Nagle jedziesz w jakieś miejsce i mówisz: wow, tutaj już byłam, tutaj już byłem. Jak to jest możliwe? Karmiczne związki, połączenia. Wiesz, jak wiele z nich blokuje Twoje szczęście, Twój rozwój, lekkość, radość życia czy realizację Twojego powołania? W ten czwartek otrzymasz wskazówki, co to oznacza, jak to pokonać, jak się od tego uwolnić i jak wyjść z tego wiecznego koła sprawcy, ofiary, sprawcy, ofiary, sprawcy, ofiary, czyli systemu Matrixa. Jak aktywować Twój pełny potencjał, Twoje talenty, zdolności, również te zdolności wyższe. Jak rozwijać siebie i jak być gwiazdą, jak świecić całym Twoim światłem. Jak stać się również tą niesamowitą indywidualnością, tą boskością, która jest w Tobie i przekazywać to do świata poprzez sztukę, komunikację czy inne narzędzia. Zapraszam Cię na ten czwartek na mojej stronie bukardimaria.com, pisane razem, zakładka ceremonie. Tam masz całe archiwum wszystkich poprzednich spotkań. Wszystkie są nadal aktualne, każdy ma inny temat i może jakiś szczególny temat dokładnie teraz w tym momencie jest Ci potrzebny, żeby zobaczyć jakiekolwiek z tych spotkań, albo to najnowsze i wybrane z poprzednich, potrzebujesz dostęp premium. I jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to zalecam ten dostęp na 6 dni za 33 zł, bo wtedy możesz sprawdzić, czy to jest dla Ciebie, czy lubisz ten sposób prowadzenia wykładu, jak się po tym czujesz, czy Cię to uskrzydla, czy Cię to motywuje, czy Cię to inspiruje. Jestem pewna, że tak, ale lepiej sprawdzić, prawda? I wtedy możesz sobie przedłużyć albo zrobić przerwę, dopasować ten sposób pracy ze mną do Twoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Czyli widzimy się w ten czwartek. Do zobaczenia, do usłyszenia. Twoja Maria Bukardi.